W moim dzisiejszym filmie opowiem Wam o rewolucji, jaka w grudniu 1989 roku wybuchła w Rumunii. Obaliła ona komunistycznego dyktatora Nicolae Ceaușescu, który został pospiesznie osądzony i rozstrzelany. Dowiecie się, dlaczego ta rewolucja wybuchła i kto rzeczywiście stał na jej czele. Zrozumiecie, dlaczego Rumunia tak wolno odchodziła od komunistycznego systemu. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Letyshops, dzięki której możecie Państwo zaoszczędzić swoje pieniądze. Serwis zwróci na Wasze konto część środków wydanych na zakupy w sieci sklepów polecanych przez Letyshops, a jest ich już blisko 3000. W okresie przedświątecznym warto odwiedzić na przykład sklepy elektroniczne Media Expert, gdzie macie Państwo wielki wybór produktów w super cenach. Warto więc śledzić nowości na stronie Letyshops i oszczędzać swoje pieniądze. Skorzystać z Letyshops można na kilka sposobów, pobierając aplikację mobilną, wtyczkę przeglądarkową lub korzystając ze strony internetowej. Zarejestrować się można klikając w link w opisie, a także używając kodu QR widocznego w prawym górnym rogu ekranu. Myślę, że warto skorzystać i zaoszczędzić swoje pieniądze. A teraz zapraszam na film. Był wczesny ranek 25 grudnia 1989 roku, gdy generał Wiktor Stankulescu, członek Frontu Ocalenia Narodowego, nakazał wybrać kilku ochotników z elitarnej rumuńskiej jednostki spadochronowej, oświadczając im, że wezmą oni udział w tajnej misji specjalnej, ale nie zdradził żadnych szczegółów na jej temat. Wkrótce potem 8 spadochroniarzy załadowało się do 2 wojskowych helikopterów, które poleciały do miejscowości Targowiszte, położonej na południu kraju. Był wśród nich młody kapral Dorin Cirlan. Gdy przybyli do Targowiszte, okazało się, że odbędzie się proces ujętego wcześniej dyktatora Rumunii Nicolae Ceaușescu i jego żony Eleny. Gdy zebrał się Trybunał Rewolucyjny, zaczął się proces. Członkowie Trybunału wymienili najpierw winy dyktatora i zapytali go, czy przyznaje się do nich. Ceaușescu odkrzyknął na to, jakim prawem, ale sędziowie Trybunału Rewolucyjnego nie słuchali go. Potem odczytano akt oskarżenia, w którym stwierdzono, że dyktator i jego żona popełnili czyny niegodne człowieka i wykorzystując władzę w sposób kryminalny, podejmowali działania, aby zniszczyć naród rumuński, w imieniu którego uważali, że sprawują rządy. Przy tak sformułowanych winach oskarżonych, wyrok Trybunału Rewolucyjnego mógł być tylko jeden – kara śmierci. Cały ten proces trwał zaledwie kilkanaście minut. Po ogłoszeniu wyroku skazani płakali jak dzieci. Dyktator wykrzyczał jeszcze słowa: nie możemy zginąć jak psy. Jego żona Elena błagała: pozwólcie mi umrzeć razem z nim. Patrzący z niesmakiem na tę scenę generał Stankulescu rozkazał spadochroniarzom wyprowadzić skazanych z sali. Gdy to nastąpiło, ustawiono ich pod ścianą budynku, w którym odbył się proces i padła komenda otwarcia ognia. Kule od razu przykuły ofiary do ściany, które potem opadły w bezładzie. Ciała rozstrzelanych pospiesznie wrzucono do jednego z helikopterów. Do środka weszli biorący udział w misji spadochroniarze. Kapral Cirlan siadł na zwłokach dyktatora, bo nie było już miejsca w helikopterze. Jak później wspominał, Ceaușescu był jeszcze ciepły.
Jego krew poplamiła mu jednak spodnie, za co potem miał pretensję do armii, że ta nie zapłaciła mu za ich pranie. To był ostatni akt rumuńskiej rewolucji, która wybuchła 21 grudnia 1989 roku i obaliła reżim Nicolae Ceausescu. Tak naprawdę ta rewolucja zaczęła się już 16 grudnia w Timișoara. Doszło tam wówczas do spontanicznej demonstracji miejscowej ludności w obronie prześladowanego pastora Laszlo Tekesza. Tekesz cieszył się szacunkiem mieszkańców Timișoary, ale ustawicznie krytykował reżim Ceausescu, za co był wielokrotnie aresztowany. Bardzo szybko do Timișoary przybyły oddziały rumuńskiej służby bezpieczeństwa Securitate, które otworzyły ogień do demonstrantów. Przez kolejne kilka dni po ulicach miasta jeździły czołgi i transportery opancerzone, a w powietrzu latały helikoptery. Płonęły też budynki lokalnych władz i ginęli kolejni ludzie. To właśnie wydarzenia w Timișoara stały się prawdziwą iskrą rumuńskiej rewolucji. Wkrótce antyrządowe protesty wybuchły w innych rumuńskich miastach. Przebywający z wizytą w Iranie Ceausescu zmuszony był powrócić do kraju. Gdy 21 grudnia zamierzał przemówić do zgromadzonych wokół gmachu Komitetu Centralnego w Bukareszcie ludzi, zamiast braw usłyszał gwizdy i krzyki. W kolejnych godzinach atmosfera wśród zgromadzonych robiła się coraz bardziej napięta, ale było tak nie bez powodu. W tłumie byli agenci Securitate, którzy zachęcali ludzi do radykalnych działań. I niebawem tak się stało. Demonstranci opanowali prawie całe centrum miasta. Do akcji wkroczyła również policja i wojsko, używając czołgów i transporterów opancerzonych. Jeden z nich wjechał w tłum, miażdżąc ludzi. Gdy informacje o masakrze w Bukareszcie rozeszły się po kraju, w kierunku stolicy zaczęły podążać grupy robotników z całej Rumunii. W wielu miastach antyrządowe demonstracje bardzo szybko przerodziły się w zażarte walki z siłami pacyfikacyjnymi. Ceausescu liczył jeszcze na to, że zdołają one opanować sytuację, ale tak się nie stało. Zresztą coraz więcej oddziałów wojska przechodziło na stronę rewolucji. Gdy 22 grudnia samobójstwo popełnił minister obrony generał Vasile Milea, na jego miejsce Ceausescu wyznaczył generała Stanculescu. Ten nakazał jednostkom wojska powrócić do koszar, ale nie poinformował o tym dyktatora. Gdy Stanculescu wycofał swoje siły spod budynku Komitetu Centralnego, gdzie przebywał Ceausescu, tłum zaczął wdzierać się do środka. Stanculescu zasugerował wówczas dyktatorowi ucieczkę, podstawiając mu helikopter na dachu budynku. I Ceausescu na to przystał. W ten sposób dyktator stał się zbiegiem, a Stanculescu mógł przejąć kontrolę nad rewolucją. Była z nim nie tylko armia, ale także część Securitate. Popołudniem tego samego dnia ukonstytuował się rewolucyjny front ocalenia narodowego z Ionem Iliescu na czele. W jego skład weszli generałowie rumuńskiej armii i byli członkowie kierownictwa partii. Wśród nich znalazł się oczywiście również Stanculescu. Tymczasem Ceausescu wraz z żoną i dwoma współpracownikami postanowili lecieć do swojej rezydencji w Snagow, położonej kilkadziesiąt kilometrów od Bukaresztu. Jednak po drodze w okolicach Targoviște pilot helikoptera odmówił dalszego lotu, oświadczając dyktatorowi, że otrzymał rozkaz powrotu do stolicy. Dyktator opuścił więc helikopter i wraz z żoną dotarli do
targowiszte. Tam jednak zostali rozpoznani i zatrzymani przez policję. Gdy informacja ta dotarła do generała Stankulesku, ten przystąpił do działania. Wiedział, że należy jak najszybciej osądzić i zabić dyktatora, bo inaczej rumuńska rewolucja nie będzie miała żadnego sensu. I tak rzeczywiście się stało. Rankiem 25 grudnia, po pospiesznym wyroku Trybunału Rewolucyjnego, Nicolae Ceaușescu i jego żona Elena zostali rozstrzelani. Tak naprawdę śmierć dyktatora stała się końcem rumuńskiej rewolucji. Ceaușescu rządził krajem przez prawie 22 lata. Gdy w 1967 roku zaczynał karierę rumuńskiego dyktatora, mógł spełnić swoje dziecięce marzenie bycia władcą Rumunii. Ale takiej samej władzy jak on chciała również jego żona Elena. To właśnie dlatego oboje stanowili tak dobrze rozumiejący się duet. Punktem zwrotnym w karierze politycznej Ceaușescu był rok 1943, gdy jako młody działacz rumuńskiego ruchu komunistycznego trafił do obozu dla więźniów politycznych. Tam poznał George Georgiu Deja, późniejszego szefa komunistycznej partii Rumunii. To dzięki jego wsparciu piął się w górę partyjnej kariery. Najpierw był sekretarzem Związku Młodych Komunistów, potem ministrem rolnictwa, a następnie zastępcą ministra sił zbrojnych. W 1952 roku był już w Komitecie Centralnym, a dwa lata później został członkiem biura politycznego. W 1965 roku, na kilka dni przed śmiercią Georgiu Deja, swojego protektora, objął stanowisko pierwszego sekretarza rumuńskiej partii komunistycznej. Dwa lata później został również przewodniczącym Rady Państwa. W 1974 roku przyjął tytuł prezydenta Socjalistycznej Republiki Rumunii. W ten sposób Ceaușescu zyskał nieograniczoną władzę. Początkowo Zachód tolerował jego rządy, ponieważ dyktator dystansował się od Związku Sowieckiego i całego komunistycznego bloku. Ceaușescu odmówił między innymi w 1968 roku Moskwie udziału w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Ale tak było do pewnego czasu. Gdy w 1976 roku uciekł do Stanów Zjednoczonych szef rumuńskiego wywiadu generał Ion Paczepa, wizerunek Ceaușescu legł w gruzach. Paczepa przekazał bowiem Amerykanom informacje mówiące o tym, że dyktator wspiera arabskich terrorystów. Ceaușescu wprowadził w Rumunii twarde rządy dyktatorskie. Tajna policja Securitate przejęła kontrolę nie tylko nad całym państwem, ale także nad codziennym życiem obywateli. Szybko zapełniły się więzienia i obozy internowania dla przeciwników systemu. Wielu krytyków władzy zaginęło bez wieści. Dyktator zainicjował również politykę urbanizacji i industrializacji kraju, przymusowo przesiedlając ludność wiejską do miast. Zapisał też w konstytucji zakaz zaciągania kredytów zagranicznych oraz zarządził eksport znacznej części produkcji rolnej i przemysłowej za granicę. Zwykłym Rumunom Ceaușescu tłumaczył, że dzięki takiemu rozwiązaniu ich kraj zyska środki finansowe na spłacenie rumuńskich długów i nowe inwestycje w kraju. W rezultacie tego nastąpiło gospodarcze załamanie i obniżył się poziom życia ludzi. Zaczęto więc racjonować żywność, ogrzewanie, energię elektryczną, a nawet potrzeby rumuńskich obywateli. Dyktator i jego żona
zachęcali Rumunów do większej dzietności. Wprowadzając między innymi podatek dla kobiet i mężczyzn nieposiadających dzieci. Za to matki mające przynajmniej 10 dzieci były uznawane przez reżim za bohaterki. Tyle tylko, że nie otrzymywały żadnej pomocy państwa. W efekcie takiej polityki bardzo szybko pojawił się problem tysięcy porzuconych dzieci, żebrzących na ulicach rumuńskich miast. Tymczasem dyktator i jego żona pławili się w luksusie, prowadząc wystawne życie. Ceausescu rozwijał też kult swojej osoby, każąc nazywać się geniuszem Karpat. Jego wyrazem były propagandowe inscenizacje z udziałem dyktatora, w czasie których nagłaśniano jego dokonania. Coraz bardziej widać było fikcyjność całej tej sytuacji. Ale Ceausescu był jak w transie. Niczego nie dostrzegał, bo też nie był już w stanie niczego dostrzec. Tymczasem sytuacja w kraju robiła się coraz bardziej napięta. W kręgu dowództwa rumuńskiej armii i części rumuńskich tajnych służb wiedziano, że taka sytuacja grozi wybuchem rewolucji. Wiedziano również o tym, że jeśli do niej dojdzie, gniew ludu skieruje się wobec armii i tajnych służb, bo to one są filarami reżimu Ceausescu. Ale nie od razu mógł zawiązać się spisek przeciwko dyktatorowi. Tak naprawdę przyspieszyły polityczne zmiany, jakie zaczęły się wiosną 1989 roku w państwach komunistycznego bloku. Kilka miesięcy później, jesienią 1989 roku, te zmiany przerodziły się we wiosnę ludów, która objęła wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej. To wszystko zadecydowało o przyszłości reżimu Ceausescu. Pozornie niewielki protest w Timișoarze bardzo szybko przerodził się w rewolucję, ale nie stałoby się tak bez postawy dowódców armii i części Securitate. To właśnie oni sprowokowali wydarzenia w Timișoarze i sprawili, że ogień buntu przeniósł się na cały kraj. Jedną z kluczowych postaci w kręgu spiskujących dowódców był generał Stanculescu. To on wyizolował Ceausescu i uczynił z niego politycznego zbiega. A potem przejął kierowanie rumuńską rewolucją, umiejętnie rozdzielając w niej rolę. Najważniejsza z nich przypadła Frontowi Ocalenia Narodowego, na czele którego stanął były członek Komitetu Centralnego Ion Iliescu. Stanculescu rozdzielił również pozostałe role. Część sił reżimu miała pozostać wierna Ceausescu, natomiast część stanąć po stronie rewolucji. Rumuński lud tak naprawdę miał być tylko tłem głównego teatru rewolucji. Najważniejszym jej aktem miało być zgładzenie dyktatora. I to się dokonało na oczach milionów Rumunów, śledzących całe to przedstawienie w rumuńskiej telewizji. Tak czy inaczej, rumuńska rewolucja obaliła Ceausescu, ale uratowała życie ludziom jego reżimu. Mogli więc oni potem robić nowe kariery, wywierając ogromny wpływ na rumuńską gospodarkę i jakość rumuńskiej demokracji, która potrzebowała bardzo wielu lat, aby oczyścić się z pozostałości dyktatury Ceausescu. W moim następnym filmie, świątecznym już, opowiem Państwu o emigracji Polaków za granicę w XIX i XX wieku. Dowiecie się, którzy z nich zrobili kariery w państwach, do których wyemigrowali i dlaczego. Ten film zatytułowałem Wielkie kariery polskich emigrantów. Gorąco zapraszam do oglądania.
Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym. Dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.